na Jasnej Górze, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy słowa skierowane do harcerstwa. Ojciec Święty uczył nas wtedy postawy chrześcijańskiej, uczył nas patriotyzmu, ale uczył też nas harcerstwa. On wypowiedział wtedy takie pamiętne słowa, skierowane właśnie do harcerzy, mówiące o tym, czym powinno być harcerstwo. Słowa, na których harcerstwo niezależne budowało się, słowa, na których w 1989 roku myślę, że powstał ZHR. Mówił do nas w ten sposób: czuwam, to znaczy miłość człowieka. To taka podstawowa międzyludzka solidarność. Czuwam, to znaczy odpowiedzialność za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To na tych słowach budowaliśmy niezależne harcerstwo lat 80. To na tych słowach powstał w roku 89 Niezależny Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jako alternatywa do związanego wtedy z komunistyczną partią ZHP.